Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kontynuujemy poprzednią kampanię. Mam nadzieję, że no właśnie, kontynuujemy sobie tamtą kampanię. Chwila, nic nie rozumiem. Wyszło. O co w tym wszystkim chodzi? Aha. Ci żołnierze, wiem kim oni są, to... Aha. Za późno, już tu jest. Janina. Cholerka. Admirał Proudmoore. Jaina, chwała niech będzie gwiazdą. Nareszcie cię odnalazłem. Ojciec Jaina, nie? Tak, by the way. Słyszałem na wieść o upadku Lorderonu, ale wiedziałem, że zdołasz jakoś uciec, ale... Co to? Co tu robi ogr? Ojcze, poczekaj. Ojcze? Horda nie jest już naszym wrogiem. Orkowie mają teraz własne królestwo, a my... Zawsze byłaś naiwna, córko. Jesteś młoda. Nie pamiętasz, co te potwory zrobiły z naszą... To nie oni. Orkom i ich pomiotowi nie wolno ufać. Trzeba niszczyć te kundle. Nie mogę ci na to pozwolić, ojcze. Nic nie rozumiesz. Rozumiem więcej, niż ci się wydaje. Być może z czasem ty też zrozumiesz. Ale tymczasem... brać ich! Taka... cipka z niego. A ich zostawiła. Zwierzyna jest blisko. Nasze ścieżki. Co za ciepcia. Prowadzimy. Aha, nie w tę stronę pobiegła. Muszę się stąd wyrwać i ostrzec trala. O Jezus, nie w tą stronę pobiegłem. Cumuję kilka małych statków. Gdyby udało mi się przechwycić jeden z nich, to chyba zdołamy wypłynąć niepostrzeżenie. Dobra, prawo. Na pełne morze. Uciekamy. Co mnie czeka? Co Jarzyk zrobił? Ścieżki zbiegają się. Tam trzeba dobiec. Tędy? Uwolnij. No dobra, może iść tędy. Może najpierw ciebie zniszczymy, bo ty tam troszkę psujesz grę. Lecząc. To mi się teraz nie podoba. Tak, Kultiras to jest miasto, port kapitana, admirała Proudmoora. Prowadzi mnie. Więc spoko. Co mnie czeka? O, jeszcze Ray. Dobra. Całkiem spoko wyszło. Jeszcze wyciszony będzie. Dobrze, super wychodzi. Dobra. I niszczymy foczkę. Dobra. I mamy statek, spoko. Zwierzyna jest. Ta łódź wystarczy. Teraz jeszcze muszę wymyślić sposób na otwarcie bram portu. Siły Proudmoora zamknęły bramy portu. Faktycznie. Muszę je wysadzić. Gdy już dostanę się na pełne morze, racja. Powinno mi się udać dotrzeć do kontynentu. Uwolnij. O, tu jest kilku was. Może uda mi się wyciągnąć na przykład jednego. Bądź szczęśliwy. Ta Zdingo. Albo wszystkich ewentualnie. Też jest jakaś. Też jest jakaś myśl, nie? Wygłoszę ich. Dobra. Co mnie czeka? Dobra, wszystko się ładnie leczy nam. O, szybko się przemienia, niestety. Dobra. Zapchlony kundel. Bum. Dobra, uciekamy. Głowy rozpoczęte. Dobra. Chyba nie zniszczą, co? Ojej. Aha, rzeczywiście. To chociaż tyle nam naprawili. Pomogli. Teraz tutaj trzeba naprawić, bo tu jest kolejna brama, którą trzeba. Dobra, no to spoko. W takim układzie to całkiem spoko wychodzi.
Czemu ty mnie bijesz, ty? No dobra, trudno. Myślę dodatkowe? Aha, to jest tam ten szał cały czas odpalony. Zda. Dobra, Misza, pokaż mi, jak tam dojść. Tędy? No chyba nie da rady tędy, co? No, też tak myślę właśnie, Misza. Zwierzyna jest blisko. Ojej, tylko że ja sobie Miszę nie przyzwę znowu nowej. Musimy ją podleczyć. A czy to nie jest fontanna many? Właśnie, tam jest fontanna many. Więc warto będzie mi tam podejść i sobie z niej skorzystać, nie? Znalazłem trop. A jest tu was troszkę dużo. Nie ukrywam, że tak, ale zrobimy zaraz was. Miszę wezwij, dobrze. Dobra, w tym sposób nie są w stanie nam nic zrobić. Czy on ma ank? Aha, ma ank regenerację. No nieźle. Dobra, ja bym jednak proponował sfokusować się na nim. Dobra. Jak szybko nie umrą. Dobra. Prawdziwe? Prawdziwe. Bierz kamienną monetę. Przyda się raczej. Dobra. Ma dużo pancerza, ciężko jest, żeby go zabili. Bez kitu. To, że go poprzednio zabijali, to po prostu nie fart, że Nagi miał tyle życia i w ogóle. Dobra. Ojej! Halo, halo! Grę mi zminimalizowało coś. Halo! Naprawiłem już. Kurde, nie wiem, co się stało. Coś ściągam w tle i widocznie to zepsuło. Ale to nic. Nie ma problemu. Po prostu będzie tam krótki taki przerywnik pomiędzy. Dobra. Dobra, wszystkiego się pozbyliśmy. Mamy fullmany. O, tak jeszcze a propos fullmany, to może nowa Misza. Poczekamy, aż nam się ona zregeneruje. Bo Misza nie znika, więc spoko. Dobra, myślę, że już jesteś gotowy do boju. Co, puścimy tam tabun? Żeby ich porobiło? Zbiegają się. Znalazłem trop. I ruszyli. Tylko niech coś przebiegnie przez nich. Dobra. W sumie to nie pomaga tak, jak ja bym chciał. Dobra, przebiega w sumie. W sumie jest dobrze. Uwolnij bestie na szpony i pazury. Dobra. Głowy rozpoczęte. Chodź, Rex, zresztą mnie pojadzi. Mnie instynkt. O! Czadowa. Jak to? Takie duże to jest. Dobra, no to jest raczej dla mnie oznaka jasna, żeby użyć tego. Okej, wszystko mamy raczej zrobione. Coś tam ciśnie. Dobra. I ten też zniszczył. Dobrze. Co mnie czeka? Było. Ile tu jest strażników? O, niewielu. Z tymi sobie poradzimy. Bez większego problemu. Byliśmy niższe jeszcze. Teraz strzelców. Okej, brama otwarta. Teoretycznie mogłem przycholać, ale... Ale nie, nie będziemy miętkimi fajami. Ja nie miętka faja. Dobra, leć się już do many tam. Zregeneruj tą manę. Dobra, i ty też. Bo wy sobie nie poradzicie. Chociaż? Dobra, teraz tak.
Statek czeka, Miszy nie będziemy przyzywać. Chociaż z drugiej strony mógłbym ją przyzwać i mieć full money później. Ale okej, okay, spokojnie. Wpadasz w prawidłowe rytmy. No tak trochę masz rację, poniekąd. Masz brodę dłuższą niż... Nieważne, masz po prostu długą brodę. Riko! Piesiek mi przyszedł. Wybaczcie. Nieraz przychodzi, nieraz mi olewa. I tam jest ostatni... port. Aha, czyli teoretycznie statkiem mógłbym po prostu przypłynąć. Gdzie jest mój statek? Statkiem mógłbym normalnie przepłynąć na oko. Rozumiem, tak? No nie, niekoniecznie. Nawet bardzo niekoniecznie. No właśnie, to mi się nie podoba. Dobra, statek wraca. Troszeczkę się pomyliłem w takim układzie, ale to nic. Wypłoszę ich. Ale dziwię się, że Jaina nie pomogła nam się przetypać. Niedobra działcha. Ja bym pomógł. Dobra, no to tu się wysadzimy. Ej, nie, no. To tak nie działa raczej. Ja coś zepsułem. Ewidentnie. No. Bo jednak da się przepłynąć. Po prostu tutaj jest inne wejście, drugie. Czekajcie, nie rozumiem czegoś tutaj. Dobra, czy tu jest jakieś wejście na to? Raczej tędy jest przejście tylko, bo tutaj jest już brama, której nie przepłynę tędy. Mhm. A szkoda. To może gdzieś... No nie no, będzie trzeba naokoło przejść, ale... Aha, tutaj mamy. Dobra, spoko. Spoko. Uwolnij mą siłę. Uwolnij mą siłę. Czy tam jest fontanna many? Też spoko. Uwolnij bestię. Wypłoszę ich. Dobra. A co są kanonierzy? Ja myślałem, że to są wieżyczki. Dobra. Let's go. Fontanna zdrowia. No przy niej sobie powalczymy. Nie ma żadnego problemu w tym momencie. Mam największą siłę ognia, więc spoko. No właśnie, o tym mówię. Rexar, idź tam powalcz z nimi. Roxar, powiedziałem Rexar, ojej. Wybaczcie. Bum. I bum. Dobrze. Misza niech się podleczy, bo to w sumie lepiej podleczyć niż wezwać za 150 many. I lecimy dalej. Podejrzewam, że już po drodze chyba nie powinno być nikogo. No, może coś takiego. Dobra. Jakoś sobie tutaj radzimy. A wezwij to. Nie ma problemu z tym. Dobrze. Prawie wszystko zniszczyliśmy. Jeszcze by trzeba zniszczyć tylko to. Heja. Dobra, i brama. Kulti raz. Słyszeliście, jak to się tam pokryło? Wpadam w prawidłowy rytm i uwolni mą siłę jednocześnie, powiedział. Tak, wpadam w prawidłowy, uwolni mą siłę. Znaczy, no, nieśmieszne. Dobra, HP macie full, chociaż oprócz Miszy.
Więc Misza niech się podleczy, a my pójdziemy sobie. Tutaj był chyba gryf jeden, trzech, dużo. Chciałbym sobie manę odnowić. Ale widocznie będzie z tym dość problem. Pewien. Dobra, Misza, chodź, pomóż. Bo bez ciebie, Misza, to my sobie raczej nie pomóżemy, nie poradzimy. To chciałem powiedzieć. Dobra. Pięknie, to się udało. Ty być zwodnik, no. Shit happens. Dobra. Dziwny dźwięk, jakby tarcze ciągle wstawiali swoje. Aha. Dobra. Oni w ogóle mu nic nie robią, on ma 20 pancerza, nie? No tak, byty wy. No i kozacka Misza. Przyjmiemy nową, bo nowa będzie mocniejsza. Jak już widzicie. Ta ma 1800 pancerz 2. I co to jest? Lol, skrytobójcy. To jest jakieś miejsce dodatkowe? No nie, nie ma. Ale tu jest duży kawał mapy nieodkryty, więc. Co mnie czeka? Dziwię się trochę. To są hersztowie, ty. Halo. No nieźle. No, 3 pancerze o 20 prawie atak większy i o jakieś 500 więcej życia, więc to w sumie spoko. Misza też biegnie. A Rexar troszeczkę się jeszcze tutaj podmanuje. Myślę, że już możesz biec, Rexarze. Tą resztę sobie doregenerujesz sam. A to widzę, że jeszcze fontanna się trzymała dość długo. Więc też całkiem spoko. Płyniemy dalej. Teraz trzeba się wysadzić chyba tutaj. I tą bramę zniszczyć mimo wszystko. Bo tu chyba nie ma inaczej. Tak, tu jest wylot jakby stąd już. No, otóż to. Ojej, tylko tutaj ten pan. A nie, statek nas zniszczy. Tak myślałem właśnie, że te wrota będzie trzeba zniszczyć. Spoko. Uwolnij bestię, release the beast. Uwolnij bestię. Dobra, jeden umor. Ojoj, te golemy tutaj tak niezbyt mi się podobają. Chodźcie tutaj, panowie. O, idą wszyscy. No skoro już użyłem tego ultimate'a, no to... Dobra. Całkiem mocno tutaj się biją. Ale póki co jest dobrze. Khadgara, ty. No nie no. Zrobimy tak. No, żeby nie kusiło. Dobra. Pot. Ale tutaj jest to. Jak to przejść? Portalem. A gdzie jest portal? Nie mówcie, że tam jest portal. To bym się troszeczkę zdenerwował, nie ukrywam. Ej, kurde, tam jest chyba portal. Bo nie ma tu... A nie, tu jest. Boże, panikujesz, kretyniku. I tu są przejścia, dobra, easy. Uwolnij mą siłę. No niekoniecznie to tak miało wyglądać, ale... Niekoniecznie tak. Pancerniki! Nie martw się. Bądź szczęśliwy. Księga mocy. Cały level dostaliśmy w górę. No nieźle. Dowalimy się w tego kolcu zwierza, bo on naprawdę dość dużo bije. Wylecz się, dobra.
Dobra, ja myślę, że ty jednak mógłbyś odejść, bo ciebie tutaj biją dość konkretnie. Dobra. Wytropię. Co mnie czeka? I jeszcze ciebie rzucimy. Wędruję samotnie. Dobra. Dość ładnie to wychodzi. To też nie jest brama. No to portal gdzieś jest, o którym ja nie wiem. Niestety. Więc troszeczkę ból w tym momencie. Nie wiem, czy nie potrzebujesz tego pierścienia. Znaki bierz. Dobra. A to jest wuj jest. No to Notworf. Dobra, spieprzliśmy, bo wygląda na to, że muszę przejść jednak tamtędy i poszukać portalu, który przeteleportuje nas tutaj. No, teoretycznie mógłbym się tego spodziewać, ale sorry. Chyba, że gdzieś tutaj przypłyniemy, a jeszcze się przypłynę, mamy troszeczkę czasu, także na luzie. Raczej na luzie. No tak, ale mamy dwa przejścia jakby alternatywne w tym momencie. Kurczę, trudna misja, nie powiem, że nie, bo trzeba użyć mózgu, a to boli. Ale to chyba mam jakiś kanał, którym przepłyniemy we właściwe miejsce. Otóż to, omijając troszeczkę tutaj tych ludzi. Otóż to. Ominęliśmy nawet dość sporą część tych ludzi. Ale teraz wypadałoby... Może Miszo, ty rób nam za skauta. Tędy raczej nie przyjdzie. Nie, przejdziemy przez most. Ale my nie chcemy. Czy tutaj jest portal? Nie. Tu portalu zdecydowanie nie ma. Dobra, Miszo, nie idź tędy, bo nas wydasz. Miszo, teraz idź w tę stronę. Tu portalu nie ma, więc może być po tej stronie. Albo za mostem. Chciałbym przejść. Dobra. Przeklikani. Jezus, ja jestem debilem! Ojej, dobrze, że ta gra jest mądrzejsza ode mnie. O Jezus, nie. To jest jakiś dramat. Widzicie to? Tu jest przycisk. Od fontanny dało się przejść. Jestem debilem, ale to okej. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo wcale się z tym jakby nie kryję. Ale ja jestem debilem. Boże. Boże. Dobrze, ale ważne, że chociaż wiem, co dalej trzeba zrobić. Jezus, ale wstyd. Tak krąży, tak... Jezus. Maria. No dobrze. Nie będę się tu nad sobą żalał, bo to troszeczkę jakby nie o to chodzi w tym momencie. Ty tu zostań, stateczku. O nie, no w sumie możesz przepłynąć od razu, żeby oni nie musieli chodzić. To ma sens. O, zresztą. Wypłoszę ich. Ale jak otworzyć to, to już jest problem. Ale to nic. Może jednak nie będzie problemu, jak będę znał rozwiązanie, które chyba jest nawet tutaj, tak? Na wyciągnięcie naszej ręki. Dobra, tu jest brama. Tędy nie przepłynie. Ojej, tu was troszkę dużo jest, nie ukrywam. Dobra, zrobimy tak. I tak. Trudno. Może dużo, może nie, ale niech to się stanie. Zawsze jakiś damage, nie? Dobra, z tym rejs. Okej. Okay. Jezus, jak oni się leczą, nie? Za całe HP. Dobra, umierają powoli już. Jezus, no. Patrzcie, jak oni się leczą, nie? Dobra, jeden pad. Drugi pad. Już tak się nie leczą. Trzeci pad.
czwarty pad. Piąty pad. Aha! Nie wierzę w tą grę. No dobra, ale chociaż padłem znowu. Dobra, Misza się raczej szybko powinna wyleczyć się tutaj. Dobra. Umierają chociaż, A, Misza podleczona. Jest nadzieja. Dobra, teraz tych. Chociaż... mają ten sam pancerz, ale dobra. Dobra, szybko, szybko, Rexarze bij. Dobra, nie, jednak bijemy ciebie, bo ty za dużo leczysz, mi się pysiu. Jeb. Jeb cię. Dobra. Dobrze, wyleczeni zostali nasi. To bierze fokus szybko, więc też spoko. Dobrze, super. Dobrze, jakoś sobie poradziliśmy. Podwójnie, bo podwójnie, ale jednak. No nieźle. Powiem wam, że naprawdę nie pamiętam tej misji. Dobrze. Jezus Maria. Znaczy, je fontanna nie działa, nie? To dobrze. O, jest portal. Dobrze. Może ja tam szybko skoczę. Ziup. I ziup. O, dobra, ty zginiesz, ale to nic. Przy tym kamieniu się zaraz pisz, nie? Nie? Liczę na to. Dobra. I uciekamy. W ogóle na statek zauważyłem, że ma status niezniszczalny. Jeszcze jedno, Jezus, no. W ogóle, patrzcie jaki port, nie? To kuźwa trzeba płynąć godzinami, żeby gdzieś dopłynąć w tym porcie. Dobrze, chyba tutaj jest... Tak, tutaj będzie brama. Ostatnia chyba, bo taki ładny łuk tutaj jest. Przynajmniej liczę na to, że ostatnie. Mana. No przyda się. Bez dwóch zdań się przyda mana w tym momencie. Uwolnij mą siłę. Nie martw się. Bądź szczęśliwy. Nie martw się. Aha, ja mogę wyzywać przecież tych źródków jeszcze. Łuek armio. Zwierzyna jest blisko. Dobra. Troszeczkę jakby o to chodziło. Dobra. Mam przy tym ryj. O to chodzi. Co mam robić? Co mam robić? Walczyć. No nieźle. Dobra. Ta armia jakoś padła. Mówię, te znaki są naprawdę fajne, bo to jest dodatkowy damage, dodatkowy fokus do przeciwnika i w ogóle. Dobra. Padło. No tak, tego się też mogłem spodziewać, także na razie ucieknijmy. I brama w górę, nie wiem co ona by nam tam dała. Wypłoszę ich. Ale jest kozacka armia przeciwnika w tamtym miejscu. Dobrze, oni do nas przyszli. Jezus Maria. Tego to się w sumie też mogłem spodziewać, że takie coś odwali.
No nieźle. Nie ukrywam, że to troszeczkę skomplikowało moje plany. O właśnie, ten jeszcze leczy, Brutas. Dobra, szybko, szybko, szybko. No i ten... Jezus, jakie to jest gówno, dupie. Aha, no i chyba GG mam w tym momencie. Chociaż z drugiej strony go tak Misza postawi... Czy Misza może to nadepnąć? Czy Misza może to nadepnąć? Nie, na Misza to nie działa. Niestety. Co mnie czeka? Statek płynie mój? Nie, no po co? Przecież wzywam, a on nie płynie. Po co miałby przyjść? No trudno. Dobra, let's go. Ale przypłyń, żeś, Jezusie, no. Dobra, są dwa sposoby, albo ich wyeliminować, albo podstępnie wejść i zniszczyć to miejsce. Czemu ty płyniesz tędy, skoro możesz przypłynąć tędy? Tak, nie wiem, po myślunku troszku. To nie boli. No, w końcu. Ale fajne, małe fontanny i duża fontanna. Fajnie, co zrobili. Dobra, czy teraz tak, lecimy. A, oni tu zostali. Jakby im tak dać Miszę. Hi, chyba się udało. Dobra, tu nie szkodzi, tu się uda. Uda się. Udało się. Wracaj na statek. Cik. O nie, ogłuszony. I uciekamy, wypłyń z portu i wróć do Vol'jina. Dobrze. Udało nam się to, naprawdę długa misja. I chyba w tym momencie zakończę sobie nagrywanie. Bo... No troszeczkę to mi czasu żdżera. Ogr. No tak bywa. Dobrze. To może wróćmy do Vol'jina i dokończmy to główne zadanie i się wszystko wyjaśni w tym momencie. Wytropię ich. Pykło. Znalazłem trop. Co mi powiesz, panie Vol'jin? Czy panie? Nie martw się. Zawiadomię Trala o admiralskiej flocie. Jeśli ten ludź zechce zaatakować Durotar, to wojownicy Hordy będą na niego czekać. No pewnie. Zebranie wojowników Hordy trochę potrwa. A ty w tym czasie musisz zebrać jak najwięcej sojuszników do walki z admirałem. Ten to też racja. Dostarczy cię do Mulgore. Żyją tam potężne taureny. Pomogą ci, jeśli będą mogły. Kern Bloodhoof. A to jest krwawe kopyto. Złożył naszemu wodzowi. No dobrze, no mniejsza. Dobrze, w takim układzie, skoro złożył przysięgę... O, dostaliście lewle. To może tobie wzmocnimy tego, bo on naprawdę jest fajny. Ojej, a tobie wzmocnimy te, bo są kozackie. I w tym momencie ja sobie to zapiszę. No nie, ASD 2. I będziemy kontynuować w kolejnym odcinku, także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.